Siemano wszystkim, z tej strony Zwycięzcy, witam was w kolejnym materiale, w kolejnej części materiału z World of Tanks, tym razem są to pojazdy ze strzelami 3D. Tak, już jedna część była z pojazdów ze strzelami 3D, była tam mieszana narodowość. Natomiast tutaj w tym odcinku będziemy mieć pojazdy niemieckie i kilka jeszcze innych narodowości ze strzelami 3D. Zaczynamy sobie od najwyższego tieru, który był, znaczy, który się nie pojawił, o tak, styl 3D, który się nie pojawił, mianowicie od esetki. No ale to oglądał ostatni materiał z właśnie pojazdami ze strzelami 3D, widział, że był na esetce styl, który zresztą widać aktualnie na przebitce. Był styl z przepustki bitewnej albo z paszek świątecznych, teraz już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie ten jasny styl 3D. Natomiast w dzień, kiedy ja to nagrywam, jest jeszcze sezon 7 bodajże przepustki bitewnej, gdzie w tym sezonie esetka aktualnie posiada styl niebieski styl 3D, który zresztą też widać na przebitce. Jest to styl z Warhammera. Zresztą Cover 2 też ma styl z Warhammera, ale to do Cover 2 dojdziemy w innym odcinku. Także nie przedłużam i polecimy sobie na bitewkę na właśnie esetce ze stylem 3D. Stylem 3D z Warhammera. Jeżeli słychać było warkotanie, tak, mam dźwięki, modne dźwięki z Levetona. Czysto subiektywne zdanie, strasznie mi się nie podoba ten styl niebieski, styl 3D z Warhammera na pojeździe S100, ale to jest to czysto moje subiektywne zdanie i nie trzeba się z tym zgadzać. Niestety po przeciwnej stronie jest Kranwagen, który swoją drogą ma dostać nerfa, także nie wiem, dlaczego mi się tak minibapa pomniejszyła, no nieważne. Oj, jest Thief. Niestety, okazało się spaghetti. Nie mam bicia na spaghetti, nie mam bicia na spaghetti, sorry. Ale niestety Kranwagen za chwilę może mieć na mnie bicie. O, S75, no nie chowaj się. Chcę na razie się wystawiać tak, żebym mógł, żebym nie dostał od Kranwagena. No pokaż te oczyszka. Ale jaki masz oczyszka. W szczęście chyba nie ma artylerii, więc... Więc nie muszę tańczyć. Tańczy mi labada. Generalnie rzecz ujmując, aktualnie moje S100 nie posiada wymaksowanego tego stylu 3D, ponieważ ja mam na wersji 3, a nie 4. Jest to właśnie, tak jak mówiłem, 4 fazy ulepszenia stylu 3D. O, mechaniki zmienił, pomyślał. Ten nie pomyślał, no ten spaghetti oraz STO zaczynają mnie blokować już. Teraz na PPK, nie, to Hajek był. Hajki są bardziej przewidywalne. Tą drogą zauważyłem, że większość osób dała sobie spokój z World of Tanksem, no w sumie nie dziwię się nawet. Jeżeli mają być cały czas przegrane bitewki, no to ja sobie jednak dam spokój. W sumie gościu mi dużo nie zrobił w tej esetce. Bardziej się boję tego Kranwagena, który już któregoś z naszych dobił. Dałoby się go samego pokarać, tylko że tam najbardziej się obawiam lodówki, która może się wychylić. Ring! Trochę spaghetti mnie blokuje. Jakby jestem w dupie, nie za bardzo mogę się wychylić. Chyba. Kurwa, zdejmijcie tego krana do cholery. On tak naprawdę blokuje przejazd. Ja bym zaryzykował przejechanie tam, tylko że spaghetti, jak ja się obrócę, to on się wychyli. Gdybym miał pewność, że foch nie pozwoli mu wyjechać, no to byłoby dobrze. Ale znajdź życie, pozwolą mu wyjechać. Nie ma Polak. Nie tracę protekta, a gościu mi w dolną pozycję sprzyceluje. Hejka? Gościu z hejka do mnie? No ten TS5 mnie tu będzie blokował. Oczywiście, że dolna płyta, jakże. Ja z rannym ładowniczym nie dam rady ich porobić. Propos E75, która przed chwilą, no, zraszowała mnie, zresztą E75 oraz tamten, co stoi z tyłu w tle, czyli TS5, wyjechali na mnie, zresztą nie miałem za bardzo to liczyć się na wsparcie od sojuszników z tyłu,
Nie mam bladego pojęcia dlaczego. No, nieważne. Nie będę przedłużał i lecimy na kolejnym pojeździe niemieckim, czyli na E75 właśnie, z tym, że jest to E75 TS, czyli 8 tier niemiecki premium. Urazu, jesteśmy na mapie, na której był już zarówno short, jak i fragment na moim TikToku, materiał, z Dominikiem. Pozdro Dominik swoją drogą. Wiesz, tak pewnie tego nie oglądasz, a jeżeli się mylę, to możesz napisać w komentarzach. W każdym razie był fragment tam, gdzie pojechał przeciwnika Lynx. Ojej, lodówka, pytanie czy lodów... Ej, 5%. Deutschland! Ja gościu z Golda strzelam, no to się nie dziwię, że nie będzie przybija za każdym razem, no bez przesady. Nie wymagajmy cudów, tak? Za dużo wymagają ludzie, żeby... Zawiesiłem się. Żeby byli zbyt inteligentni gracze. Swoją drogą, drugim pociskiem się gościu dignął. Gościu stoi w tych krzakach. Jest ona jego problem. Help! Myślę, że co ja robię? Tam ze mną bardzo. Chodź, Wahary, naucz się mówić. Tam do góry za bardzo nie podjedę, tam gdzie stoi tutaj przez jeden. No bo barwy od Chryslera, Centuriona, czy też innych tego typu okrętów, maszyn, czołgów. Przeciwnik utonął. Rafał, jak on tam się utopił? Nieważne, nie wnikam. O, Jaćka przyjechała mi na pomoc. No ale Jaćka to już ma dość spory fear factor. Ponieważ no, raczej żaden gracz nie chce oberwać strzała za, czy to za 950, 850, albo 1050. A jak tak będziesz wyjeżdżał do Milu, no to długo ty tam nie pociągniesz za bardzo. O, ładnie się strzelił za 1000. No nie, panie! Nie chcę cię blokować, no ale puść mnie, typo. Na szczęście nasi ich flankują z drugiej strony, tylko Jaćka oraz ja jesteśmy na dobicie. Znaczy no ja nie za bardzo mam jak się wychylać. Jak widać przy panelu, każdy do mnie walił z golda. Nie, 5%. O! Setka rzuciła się na Type 6-1. A nie. Patrzy w tą stronę. O, Century next next. Tak, o, dignął. Ponieważ nie walił z Golda. Noob. Victus Perfectus. Siwiec. Jak na razie widzę, że jest dość ogarnięty team. Więc nie spodziewam się jakiejś tragicznej wygranej. YOLO! Tam jest lodówka, ale YOLO! I lodówka mnie wykryła właśnie. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie. Albo 130. A nie, lodówka tu stoi. Więc lodówka w tej linii miałaby nawet na mnie bicie. Gary go fest, goście sobie włączył ten turbo boost. No ten strzał był zajebisty, Harry. Nie. A zabili go. Ale bot chyba go, no właśnie. Bot chyba go porobi, tak myślałem. Ale, Polak tu stoi. Harry, the driving instructor. Będę miał bicie na ciebie. Kolej go. Jaki zoom zrobiłem, what the fuck. No, jeżeś wepchał, kuźwa. Rajerzy. O, wystrzelił. Ten drugą bardzo fajny wynik do mecza zrobiłem. 4 jedynki. Okej, zostały nam dwa pojazdy. I są to pojazdy, które pancerzem w ogóle nie grzeszą, czyli pancerze w ogóle nie mają. Pierwszym z nich jest pojazd, na który był maraton jakiś czas temu, czyli Patelnia. Patelnia tank. Czyli Kampfpanzer 07RH. Jakkolwiek to się czyta i nie wiem, co to znaczy nawet. Można użyć Google Translatora, żeby wykorzystać, co to znaczy. Tylko Patelnia, tak jak wspomniałem wcześniej, pancerzem za bardzo nie grzeszy. Za to jest bardzo mobilna. Powiedz, że gramy na Retrier na tej zmienionej mapie. Trochę słabo. A jeszcze będzie kolejny materiał właśnie z 1998ZZ, czyli z Bacchetonią Bohask. U, KW4. Oj, tam jest Sedes. On jest trochę blisko. On jest jakieś 100 metrów? 140 metrów ode mnie. Bardzo słabo. A to nie ja go wykryłem? Czyli? Myślałem, że to ja go wysportowałem. Mel, kolpy. Nine. Ale jest good, ja. Dobra, ale jeśli coś nie wychodzi. O, THN. Tam jest czeskie pepiczki. Dlatego najśmieszniejszą rzecz, którą
słyszałem. Podczas call właśnie była z jednym z materiałów, w sensie nie moich, tylko na YouTubie ogólnie rzecz ujmując. Łagilnie na YouTubie jest film, gdzie gościu porównuje najśmieszniejsze teksty i sformułowania, znaczy słowa i sformułowania, po przetłumaczeniu z polskiego na czechosłowacki albo czeski. Kiedyś to była Czechosłowacja, teraz są Czechy i Słowacja osobno. Tak więc. Aha. Critical hit! Że to nawet nie był critical hit, tylko nie penetracjonalny. Kurz kupię nawet, Laurel jakiś dostęp dziwny. Laurel like a bitch. Nie wiem co ja w ogóle powiedziałem, ale nieważne. Znaczy wiem co powiedziałem, ale nie wiem dlaczego tak powiedziałem, o to by chodziło. Ram w pancer. Zaryzykował wyjazd tam, z tym że no to by było dość głupie. Nawet jak na mnie to by było dość głupie. Autodis, w ogóle dość spore krzaki są tutaj. Można to by nawet lightem wjechać, EBR-em. Chociaż ja nie jestem zbyt dobrym graczem, jeżeli chodzi o granie na lightach. Niestety, tak więc no ja bym sobie tu nie poraził. A będzie odcinek, gdzie będzie gra na lightach. Tak jak wspomniałem, KPZ-07RH pancerzem nie grzeszy, dlatego gram bardzo zachowawczo. Jak na nim. A, zniknął? Okej. Okay. Nie! Jakim cudem się dignąć gościu od ogółu, który nie ma pancerza? Wygrałeś gościu na loterii. O, jest jego... Ała, Z. Bicie na niego na pomarańczowo niby jest, to teoretycznie mógłbym go... Tam light jeszcze stoi. Ale light stoi gdzieś tam. What the fuck? No. Gościu mnie... Widzi. Chyba widzisz mnie? Chyba widzisz mnie? Zostaję z której strony, ale nie wiem dokładnie gdzie. Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. To oglądał jakieś bajki, więc wiesz czego to było. Jest jeszcze STVZ. Ej! Myślałem, że go nie przybiłem. Help! Chariotir jeszcze w niego będzie celował. Ustawi Sedes. Niektóre się widzę, że jest to bardzo statyczna bitwa. Nawet jak na tego typu rozgrywkę. Nie wiem, czy tu coś będzie. Jak trochę słabo. Bo by było, gdybym to przyjął. Widziałem na minimapie, że coś tam jest, ale nie widziałem dokładnie w którym miejscu. O, też mają KPZ00. A nie, nie kan. A! Nie no, mają KPZ07RH. Zostaje zresztą w tamtym miejscu. Próbuję się przestawić. I do some damage. I I will try to do some damage. Debug. I need more damage. Dobra, to jest pytanie. Gdzie oni się znajdują? Oni. Emil jest tam, ale aktualnie na Emila nie będę miał przestrzału. Wolałbym pomóc i sobie pomóc, tak pomóc. Wolałbym pomóc i się wyciszyć. Nie wiem dlaczego po ziemi, gdzie z kolei, nieważne. Raczej stoją za górką, do tego ich na razie nie jestem w stanie zobaczyć. O! KPZ już tu? Się przestawił? W zasadzie można by z hajka do niego jebnąć. Come here, bitch! To 22 TM jeszcze tam stoi, cholera. Siema! No borsuk, kurwa, musiałeś mi go zabrać. Denied. Lekkie denied było. Bardzo słabo mi idzie na razie. Ty dupim. Koły. Ty mnie widzisz? Nie, nie widzisz mnie. Ty chyba widzisz mnie? Widzę, Brek, dobrze! Ła? 122 TM już widział mnie. Taki ninja. Gościu się stał ninja. O, borsuk zdech. Karma! To, że ja zaraz zdechnę też. To dla mnie będzie karma. Dla odmiany. Pytanie, czy będę miał bicie na 122 TM, które stało gdzieś koło młyna. Młynu? Młyna? 122 TM wystrzelił. No, Laurel! Are you fucking kidding me? 3 HP mu zostało. Tym pisiortem mógłbyś też zjechać. Znaczy bizonte. Mógłbyś zjechać kapa i zostawić mi trochę. No jest T3-2, która swoją drogą ma dostać nerfa. I just low rolled like a bitch. Jeszcze low roll, kuźwa. Znaczy nie low roll, tylko... Znaczy no, dobrze powiedziałem low roll, ale jeżeli chodzi o penetrację. Nie polecowałam penetracji. Gościu na tym w ogóle 122 TM powinien już dawno zginąć. Po moim strzele. Gościu 3D Meta zrobił na te 103. Jeżeli chodzi o kolejny pojazd, który już pancerzem nie grzeszy, jest to... Rachmbwt.
Ryan Metal Watching Waffen Trigger, którego styl prezentował się właśnie przed chwilą na ekranie. Więc co, nie przedłużam, lecimy do bitewki. Jak co zauważyłem, matchmaker jest w miarę łaskawy. Rzuciło mnie na dźwięki. Czyżby WG poszło po razem do głowy i zauważyło, że gracze odchodzą od WT i coś postanowiło zmienić? Chociaż mimo wszystko śmiem wątpić, żeby WG poszło po razem do głowy. No ale nieważne. O, jest standard na przejeździe. Aim. Kurwa, nie trafiłem. Tamci są na przejeździe do tunelu, także to też... Teoretycznie miałbym przestrzał na nich. Nie blokuj mnie. W chwili obecnej, jak ja to nagrałem, to jeszcze będzie strumyk z Eurotracka na Tracker CMP. Także też, jak ja to nagrałem, to zapraszam osoby do strumyka. W sensie na strumyk. Z Tracker CMP. Bo chcę jeszcze sprawdzić, będę w stanie zrobić przesyłki. Zlecenia z trackbooka wtedy. Nie wiem, czemu ja mówię o Tracker CMP w World of Tanksie, no ale... Never mind. O, schptyky pokazało. No weź tę lufę. Tę lufę będę mógł wsadzić sobie tam gdzie. No, ma to. Charytry stał tam. Czyli pytanie, czy Charytry się przestawił? Dalej stoi w tamtym miejscu. Z niego nie będę miał bicia. Że słabo to wygląda. Słabo to wygląda. O, Charytry też się przestawił. Więc gdybym strzelił, to i tak bym nie trafił. Więc dobrze, że nie strzeliłem. Ale jakby się tak Alcyk... Wyśmiem się. Jakby się tak Alcyk pokazał przez chwilę. Wow! O kurwa. That's a lot of damage. T18. T18 dymka zrobiłem. Jej! Będzie gadać, że to przez całą bitwę będzie T18 damage'a. Bo to trochę słabo. Tak, wypchnij mnie, gościu. Dostałem asystę po nim jeszcze. Lol. Look for new target. Nasz rodzaj w ogóle siedzi na bazie, nic nie robi. Nope. Nie mam być na potrzebę. A szkoda. O taki ładny. O! Halt! Penetration! Max von Krieger zaczął się odzywać. No dość fajnie się toczy jak na razie bitwa, tylko że w moim przypadku jest dość statyczna bitewka, także no... Chciał nie mać dopy nie urywał, bo to nie granat. Whatever. Mam bicie na niego? Nie mam bicie na niego. Pokazał się bycy 12T. W sensie batrzetilią 12T. Emila też bym nie miał bicie, bo mi budynek zasłania. No, czyżby Altek się wychylał? Altek chciałby dostać w papu? Chyba nie. Chyba Altek nie chce dostać w papu. Ale batrzet się przez chwilę wychylił, także... Wyglądało na to, że batrzet chce dostać w papu. A jednak nie. O! Ładny strzał Isu. Nie wiem, czy to Isu, czy Skorpion go zabił, ale... Ale ładny strzał. Nie masz obrotowej turelki, niestety. Znaczy, dla niego niestety, dla mnie na szczęście. To nie, włóż wtedy ja mogę... O! Wycelować sobie w Emila. Yeah, that's all for you! Aż mi gardło zabolało. Mój damage! Mój damage! Opuść mnie. Majdemek. Czy ja mam spota, czy ja nie mam spota? Takie pytanie. Szercek w ogóle stoi cały czas w jednym miejscu. Co on w ogóle chce osiągnąć tym, że stoi tam w jednym miejscu i nic nie robi? Ja się tak zapytuję, co on chce osiągnąć? Łukasz postrzega się w komentarzu, że to jest debil, bo stoi i nic nie robi. Ja się rumian. Hashtag intensive gameplay. Will not get more entertaining than this. Jakim celem gościu przyjechał tam niewykryty? To nasz, proszę bardzo, Elcek robi. To nasz Elcek robi.
Nie wiem, co utrzymać tą flankę? Z LC-kiem? Właśnie na tym miejscu może sobie nie dać rady. O, bak, mil podejrzewam, że gdzieś tu by wyjechał. Najlepiej by było, gdyby jeszcze pojazd, który nie jest wykryty, co prawda jeszcze co gorsza, jeszcze progetto było niewykryte, także progetto możemy się za chwilę na dupie pokazać. I tak się stało. Jordan! Nasz LC-k w ogóle zauważyłem, że nic nie robi. Bad punktuje naszego niestety. Nie za bardzo mam jak mu pomóc, cholera. Nasz LC-k nic nie robi. Oj. Mam już patent. I'm alone. Rock alone 2K. Teoretycznie mam full HP. Jakby nasz LC-k cokolwiek kurwa spróbował zrobić, to byłoby dobrze. O, ruszył się łaskawie. Wow, co to za cud się stał. Nawet zremowałem. No przerażaj tego progetto, gościu. Jak ty sobie nie dasz rady z tym LC-kiem z progetto, to właśnie. Ale widzę, że sobie dałeś radę. Faktem bitwa na razie jest z jednego miejsca, także trochę też mało intensyw gameplay. Chcę wycofać i tam gdzieś podjechać. Jakoś tak, żeby nie dostać porta. Nie zdziwiłbym się, gdyby gościu na całą bitwę zrobił ten damage, który zrobił na całym progetto. Właśnie mnie wykrył. Gun is damaged. Accuracy reduced. Bad shot nie spotuje. Dla Emila bym miał bicie na Bad shot Iliona, no to masz w sumie gościu na Evenie full hapa, no to mógłbyś go na niego przyjechać. Znaczy wyjechać. Nie wiem jak ja dostałem w działu, no ale nieważne. O, pokazał się Bad shot. O, on tu jest gdzieś chyba przed tym. Nie wyjadę, bo to są dwa magazynki. Tego Emil ma 6 fragów już, także ten to jest dość ogarnięty gracz. Albo RNG mu przyjął. Emil ma mnie na magazynek, także to też jest duży minus. Każdy pojazd w zasadzie ma mnie na magazynek. Jedynie LC Even może też jeszcze coś przyjąć. Po tego nie przyjadę tam. Kostek musi sobie dać radę sam Evenem. Holy moly. Jak to jest w ogóle mój sound alert na Twitchu. Holy moly. Z jednej strony mógłby gościu w Evenie pojechać, prowokować ich, żeby się wrócił, ktoś z nich się wrócił na ich bazę, ale z drugiej strony, jeżeli oni na mnie wyjadą, to nie mam szans. Jednego zdejmę, ale drugiego już nie. Wtedy... A, Bat... Bat albo Emil mnie wykrył. Bardziej bym obstawiał Emila. Tak, Emil jest tu na bazie. Ewentualnie Bat szedł. No, Iwan, weź pomógłbyś trochę, chuźwa, nie? Jeździsz sobie po całej mapie. 2 minuty do końca. Bat szedł. O cholera, jeszcze Emil tu wyjechał. O, holy shit. Holy shit, holy shit, holy shit. Help! Ja ci na wieży nie przebiję, chłopie, zapomnij. Nie przebiłbym go. A ten debil, zobaczymy czy wygra tą bitwę. Ma szansę. Ma szansę gościu to wygrać, bo Emil ładuje. Bo ja w złym miejscu bym. Że wyjechało dwóch na... No nie goń batrzata, debilo! Na Emilu się skup! Torniu jeden. Emil zdejmie zaraz. I teraz jesteś na przeładowaniu. Emil nie trafił. Gdyby Borsuk miał jeszcze jakikolwiek pancerz, to wtedy byłbym w stanie cokolwiek odbić, ale podejrzewam, że gości nie wyciągnie tej bitwy, że prędzej to będzie remis niż... To będzie prędzej remis niż... niż wygrana albo przegrana. Drobny timelapsik. Teraz widzę, że Emil, że LC będzie grał na remis. Bo nie znał, że załadować tych pestek w przeciągu 3-8 sekund niecałych. Dzięki gościowi, że zremisowali to. Dzięki gościowi. Gościu gówno wielkie zrobił w tej bitwie. Że już nawet o Lowe to nawet nie wspominam. Można powiedzieć, nawet, że nawet zrobiłem więcej niż gościek. No faktycznie ma więcej expa. Ale to jest light, a light spotując ma dostanie więcej expa niż zwykły pojazd próbujący obronić bazę. Gdyby typek nie stał cały czas na środku, no to wtedy moglibyśmy coś zrobić. Dobra, nie przedłużam, także do zobaczenia, do usłyszenia w następnym materiale. Trzymajcie się, na razie, no i cześć. Would anybody like some pound cake? Like some pound cake.